Dla mnie Korea jest muzyką. Dzień dobry, nazywam się Ania Pędkowska, mam 27 lat, 28 jeszcze dopiero przyjdzie. Tak w tym lipcu skończyłam studia i pojechałam do Korei we wrześniu. Tego pierwszego dnia, kiedy postanowiłam się uczyć koreańskiego, było to po zajęciach na uczelni, kiedy wyszłam na krakowskie przedmieście i na krakowskim przedmieściu zawsze jest dużo turystów z Azji i po raz pierwszy usłyszałam koreański na żywo. Tego samego dnia zaczęłam szukać, znaczy chciałam się dowiedzieć, jaki to jest język, zaczęłam szukać informacji na YouTubie. Będąc pewna, że jest to koreański, zapisałam się na zajęcia tego samego dnia i zaczęłam się uczyć koreańskiego. Właśnie w ten sposób, słysząc po raz pierwszy koreański na żywo. Na początku to była w sumie ambicja, tylko i wyłącznie, bo stwierdziłam, że strasznie trudnym dla mnie językiem, więc chciałam się uczyć jak najwięcej, bo jestem dosyć ambitną osobą. A w przyszłości zaczęłam też czytać koreańskie artykuły naukowe, czyli nawet jednego artykułu użyłam w mojej pracy magisterskiej, który przetłumaczyłam i użyłam go w pracy magisterskiej, więc koreańskiego staram się też używać już jakby bardziej w mojej pracy. Zdecydowałam się na udział w konkursie, ponieważ chciałam sprawić przyjemność swoim nauczycielkom. I jakby drugą motywacją było to, że dla mnie przynajmniej mówienie po koreańsku jest najtrudniejszą rzeczą. Szczerze mówiąc, chciałam po prostu przetrwać. Chciałam, żeby się skończyło jak najszybciej. Chciałam powiedzieć moją prezentację i totalnie nie spodziewałam się, że wyjdzie tak, jak wyjdzie. To był mój pierwszy wyjazd do Korei. Szczerze mówiąc, uwierzyłam, że jadę. Dopiero w momencie, jak przechodziłam przez kontrolę bezpieczeństwa na Okęciu, na lotnisku Okęcie, zaczęłam wierzyć, że jadę, a tak naprawdę uwierzyłam, że jestem w Korei, dopiero jak wylądowałam już na lotnisku w Incheon. Zauważyłam mnóstwo małych rzeczy, których nie mamy w Polsce i to było taką motywacją, żeby poznać ten kraj lepiej. Nawet jak się jedzie z lotniska do Seulu, widzi się nagrobki, widzi się takie pagórki, prawda? Jak są cmentarze. I to już było coś zupełnie innego niż w Polsce, bo nasze cmentarze wyglądają zupełnie inaczej. Ten kraj wyglądał zupełnie inaczej niż to, co widziałam w Europie, bo całą Europę w sumie już odwiedziłam, a nagle totalnie bam, totalnie nowy świat i to było coś, co spowodowało, że moje serce w pewien sposób zaczęło mocniej bić i gdzieś tam postanowiłam, że muszę wrócić i to chyba na dłużej, tak mi się wydaje. Ja się uczę 2 lata koreańskiego. Ja uważam, że w sumie najtrudniejsze jest przestawienie się w myśleniu, w kolejności wyrazów, jakie trzeba powiedzieć w zdaniu, bo na przykład po polsku będzie Ania mówi po koreańsku, szyk będzie Ania po koreańsku mówi, czyli czasownik będzie na końcu. Ciężkie, żeby się przestawić, ponieważ i w angielskim, i w innych językach, które są w Europie, kolejność jest w miarę podobna, ale uważam, że w sumie to jest bardzo logiczny język, ale muszę przejść przez tą barierę. Jest to rzecz na kilka godzin raptem, prawda, żeby nauczyć się pisać, więc to nie jest nic trudnego, a ludzie w Polsce często mylą te dwie rzeczy, mylą na przykład japoński czy chiński znaki z koreańskim alfabetem, który jest naprawdę dosyć prosty. Szczęście, czyli hengbok, przeznaczenie, czyli unmyon. To są w sumie moje dwa takie najbardziej ulubione słowa, bo one też mają dla mnie znaczenie. Uważam, że dopiero w tym momencie, kiedy znam język koreański coraz lepiej, mogę tak naprawdę poznawać koreańską kulturę. Bo myślę, że bez znajomości koreańskiego i tych wszystkich takich małych smaczków, które są, człowiek nie jest w stanie tak naprawdę poznać kultury. I to też jest jakiś tam mój cel, kiedy uczę się tego koreańskiego. To był tytuł mojej prezentacji. Dla mnie Korea jest muzyką. To jest powód, dla którego zakochałam się w Korei. Zakochałam się w koreańskim z powodu brzmienia tego języka, który jest jak muzyka i mogę go słuchać cały czas. Brzmienie koreańskiego to jest ta rzecz, którą zapamiętam na zawsze i myślę, że to będzie moja motywacja do samego końca mojej nauki.